Hej, witajcie z tej strony Blow, dzisiaj dla was kolejny gameplay z komentarzem. Tym razem zagramy sobie w Call of Duty Ghost, zagramy sobie na mapie Sage bronią Honey Badger. No i w tym komentarzu chciałem się wypowiedzieć o nowym Call of Duty 2014, które nosi nazwę Call of Duty Adventure Warfare. Nie wiem czy dobrze wypowiedziałem, ale coś w tym przybliżeniu. No i chciałbym wypowiedzieć swoją opinię po tym trailerze, jaki dzisiaj się pojawił. I chciałem wypowiedzieć tylko i wyłącznie swoją. Podkreślam to, że to jest moja opinia, że każdy się może ze mnie zgodzić, każdy ma inny gust i tego się nie dogodzi. No ale dobra, to jest moja opinia, możecie ją albo skrytykować, albo ją przyjąć. Dobra, i zaczynamy komentarz. Jeszcze chciałem powiedzieć przed, przed tym, że nabiłem tutaj wszystkie killstryki maniaka i hind bojowego na PSH Grałem też jeszcze likwidację potwierdzoną za paniem pojedzieć No i dobra, e, zaczynamy to moją opinię o nowym Call of Duty 2014 e, Tak, powiem wam, e, nowe Call of Duty 2014 nie podoba mi się Powiem wam, nie podoba mi się te Call of Duty, to jest to jest coś, coś takiego jak Black Ops 2 powiem wam, to jest kopia Black Ops 2, według mnie to jest kopia Black Ops 2 Powiem wam, tam e, w tym tailerze same takie drony, same jakieś lasery no nie, lasery to nie, nie będę kłamał powiem wam, ale e, same takie jakieś do dupy rzeczy co mi się nie podobają i no niestety The Call of Duty nie jest e, tego co... tego co oczekiwałem bo oczekiwałem czegoś innego, oczekiwałem czegoś normalnego, a nie wiedziałem, że Call of Duty i tak to nie będzie jakieś super Call of Duty, bo jeśli chodzi o jakieś lepsze Call of Duty to muszę czekać na Black Ops 3. Ale no powiem wam, że to nie jest to, co chciałem. I tak, co mi się tam najbardziej nie podobało? Najbardziej mi się nie podobały te drony. Najbardziej mi się nie podobało, że to jest ta yy przyszłość, że to jest y, ja, powiem wam jestem zwolennikiem, bardzo uwielbiam w drugą wojnę światową te starsze czasy i y, właśnie wolałbym, żeby oni powrócili do tych czasów, albo do teraźniejszości, ale nie ale nie jakieś y, to co było w Black Ops 2, że y, sama przyszłość i to jest powiem wam, według mnie to jest do dupy no. mi się to w ogóle nie podoba y, te bronie, tam widziałem na tym trailerze jak wiadomo to jest kolowity jak najwięcej akcji tam wciepnęli w ten trailer, ale to i tak jest, no nie za bardzo powiem wam. Ale yy, nie mówię, że tego nie kupię, że koniec będzie nie. Tylko yy, chciałbym wyrazić y, swoją opinię o tym yy, trailerze, jak na razie jestem na nie i no zobaczymy, mo może coś mnie jeszcze powiem tak, jak mnie nic nie zachęci do kupna, jak mnie nic jakieś yy, kampania, albo jakiś multi nie będzie super, albo coś w tym stylu to po prostu chyba nie kupię tego Call of Duty, powiem. nie kupię chyba tego Call of Duty bo po co mam kupić Call of Duty, który mi się nie podoba, no po prostu, który które mi się nie podoba no to po co ja to mam w ogóle kupić, nie? I, i tak, jeśli mi się nic nie spodoba jeszcze w tym Call of Duty, nic mnie nie zachęci wiadomo, to jest dopiero pierwszy trailer, to jeszcze, to jeszcze to nie jest klamka zamknięta, no ale po tym pierwszym trailerze już można coś wywnioskować że według mnie, The Call of Duty to nie jest, to nie jest to samo co inne części. Powiem wam, Ghost też niby dużo hejtowany i też takie sprawy, ale według mnie Ghost jest lepszy. Nie mogę wyrazić tej opinii takiej, wiecie, że gra wyszła i mogę porównać, ale jeśli chodzi o ten gameplay, ten, ten trailer, to mi się jak najbardziej na nie jestem. Dobra, ja się wyraziłem wyraziłem swoją opinię napiszcie co Wy myślicie o tym nowym Call of Duty Adventure Warfare Ja mówiłem ja jestem jak najbardziej na nie, mi się nie podobałem te czasy, ta przyszłość i dlatego jestem jak najbardziej na nie. Dobra, ja się powoli z Wami żegnam. Jeśli Wam się spodobał komentarz, niech ciłka w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do widzenia, cześć!